Stary, to jest cokajowy! Siemaneczko, majstrów, kolejnym materiałem na moim kanale. Wpadł do nas sąsiad. Siemaneczko. Pamiętajcie o słupiku z dzwoneczkiem, jeżeli chcecie być na bieżąco z tym kanałem. Zostawiajcie łapki w górę, jeżeli materiał wam się spodoba. Cyknijcie również komentarz, co sądzicie o naszych filmach. I pamiętajcie, że Pinacito ma wlepeczki. Nie za mało, nie za dużo, tak w sam raz bym powiedział. Wlepek jest, więc jeżeli chcecie, to się odzywajcie w komentarzach. Wpadliśmy sobie ostatnio z Kubą do sklepu do Chińczyka. Mówię do pana, potrzebuję 3-4 najostrzejsze rzeczy, jakie ma pan na sklepie. No i mamy makaron, ostry, dwa razy ostry sos, jakiś tam kolejny makaronik oraz mamy również taki oto sosik. To tak o... A to nie wygląda smakowicie. Sos Karolina, który mordeczko nie ma w ogóle smaku, tylko czujesz ostrość. Także mamy oto takie itemki. To nie wygląda dobrze. No bo hardkorowo będzie, więc no, co ja mam ci powiedzieć. Także majstry, idziemy coś pogotować. Nie? No i ogólnie w tym zestawie jest oto taki sosik, który nie wygląda za bardzo zachęcająco. No ale że to jest hardkorowy film. No, no hardkorowy to będzie, że... jak będziemy skakać z ćwierć kilometra. No w sumie. To jest po prostu ostry film. Spicy. O stary, jak to wygląda. O Jezus Maria. O ja. Nie, to nie wygląda zachęcająco. W ogóle. Fajnie, fajnie, no. Już poczułem, że tak powiem. Jak to? Pikanterię? Daje, tak. Jak ty gdzieś to otworzył? Ja cię przypilnuję całe, to mam ci tutaj glany. Normalnie. O kurczę, troszkę. O Jezus, o Jezus. Ciekawe, do której godziny nas to będzie trzymać, stary. Dobra, degustacja sosu. Teraz tak, na co ja się dziję? Nie. Nie no, to jeszcze ten. Ogólnie to wygląda tak, nie? Niezbyt ładnie. Ale będzie jazda. To wsiama. Patrz na to, stary. To tu już w ogóle jest. To są pokładki. Jeszcze coś takiego. Ogólnie gramy w to tak, że po prostu czytamy pytanko drugiej osobie i jeżeli ktoś nie będzie chciał odpowiedzieć na to pytanie, po prostu jemy 3 łyżeczki. Dobra. No. Także lecimy z pierwszym pytankiem. Jaka jest twoja najgorsza wada? Moja najgorsza wada? Dużo piję energoli. To jest wada? No. A co? To jest takie bardziej uzależnienie? No, może być. Z kim sławnym chciałbyś spędzić noc? Z kim sławnym? Tak. Ale na skalę światową, czy na skalę bardziej polską? O, polską. Z Polski? Tak. Noc? Stary, noc z Dodą. Zrobienia czego w szkole wstydzisz się najbardziej? Poszedł kiedyś taki konkretny na lekcji. Co to znaczy? Poszedł jakiś no konkretny? No co? Aha, no, cisza! To... Było twoje ostatnie kłamstwo do dziewczyny. Kłamstwo do dziewczyny? No dobra, no nie odpowiem, bo nie wiem. Wcinamy. Wcinamy. Yeah. Weź sobie to pomieszczę wszystko. Czekaj, bo aż mi uszy pali. Yeah. Ale nie smarkamy nosa weź. Bo to też jest wtedy jazda, dobra. Co ty, wadera naśladujesz mnie? To co, jemy? Co, czemu? No, ty jesteś prawiczkiem. No nie. Nie jesteś? Nie. A z kim był pierwszy raz? No to dobra. Tutaj skosztować tego dobrego jedzenia. Mięsaj to! Człowieku, przecież tu masz sam makaron, który... Ha, ale cię zagiałem, co?
Z wodą jeszcze, łyżkę wody sobie do. Dobre. Fajnie. Fajnie, fajnie, no. Nie, jest to naprawdę dobre. Tylko po prostu troszeczkę ostre. Ty, Beniu, mogę to trzy tutaj te wziąć? Co? Mogę. Mój się stary jeść chce po prostu. No wcinaj, dobra, to wcinamy razem. Ty, to jest naprawdę dobre. O, tu już jest ten moment, w którym naprawdę jest grubo. A majstrze, lecimy teraz tak na koniec. Zadajemy pytanko. On mi, ja jemu. Po prostu kto na to nie odpowie, to cała woda leci na raz. Tak o. Dobra? Ojej. Dawaj. Kto nie odpowie, dobra. Tak. Największy przypał w życiu. Największy przypał w życiu? Tak szczerze? Ostatnio mi się przydarzył we Wrocławiu. Z kolegami. Pieskami. Ale to mam przez szczegóły opowiadać? No nie, w sumie. No po prostu to jest największy. W sensie, no największy, no... Kurde. No... Imprezowaliśmy po prostu we Wrocławiu. No i impreza zaszła za daleko i no i nas... Robin, to co? Teraz ja największy przypał w życiu. No. Nie grałem. Więc odważyłem się powiedzieć. Ścinę. Bujka, bujka. Jeszcze moją miskę musisz. Jeszcze moją. Jeszcze z mojej miski. Okej, okay, zaraz. Bo się już... Bo będę musiał iść do kibla. To wcinaj z mojej miski, ja se makaron zjem. To ty pij moją... Tak, miseczkę moją... Nie, to jeszcze jakieś jedno pytanie. Teraz to jest dopiero... No, to... Najbardziej przypałowa sytuacja, której się wstydziłeś przed ludźmi jakby. Najbardziej przypałowa? Przypałowa sytuacja przed ludźmi? Że po prostu byłeś jakby w gronie ludzi i czy przytrafiło ci się coś? Że był jakby wiocha, no czy coś było. Wiesz, wiocha, ale to na przykład na melanżu? No, no na przykład. To na melanżu nieraz zdarzyło się bełta zarzucić. Co, no nie jest to jakimś tam powodem do chwalenia się. Także co no... Bełci... Nie, no ja nie miałem takich sytuacji grupowych, w których mogę się wstydzić. W sensie, czy ogólnie nie mam sytuacji, w których się mogę wstydzić. Niczego się w życiu nie wstydzę, ani nie żałuję. Ale... No, nie wiem, no... Bełt na melanżu... No, no ja też wiadomo, też wiesz. Dobra. Nie, bo ogólnie ja bym stary dla... Po prostu dla tutaj, dla... Jakby to powiedzieć. Jest tak ostro, że nie mogę się wysłowić. Dla wyświetlnej, stary. Ja to zeruję. Poprawiam jeszcze tym sosem. A wy mordeczki. Zostawiacie łapeczkę w górę. I subika z dzwoneczkiem. I cyknijcie. Fajnie. Znaczy cyknijcie jakiś komentarz. Miało być tak pięknie. Dobra, są do picia. Tylko tak, tak żebym sobie makaronik. Ty jesz ujął. Czy to przeleje? Ty, ze szklanki będzie lepiej, dawaj szklankę. Tak. I lecimy. Zero. Zero. A z makaronem. Dawaj się ten makaronik. Teraz... Za wszystko... Lecimy jeszcze z tym sosem. Mordeczko, no nie dasz suba z dzwoneczkiem i łapeczki? On tu umiera. Cały, dawaj od razu. Ty, to w porównaniu... Nieważne. Chciałem powiedzieć, że to jest słabsze. To zobacz, jak się rozkręci. Nie dam mleka. Co, drugą też chcesz? Daj jeszcze drugą. Czego się nie robi dla wyświetla. I dla ludzi. A to miało być dla mnie. Dla fajnych materiałów. Dobra, teraz to jest dopiero jazda. Jedź od razu.
Żeby była bomba. A ile muszę wytrzymać? No, z 2 minuty. Jak to zjem? No. Ale pierwszy stary język. No dobra, no wiem, 2 minuty. Uwaga, ja ci powiem, no wcinaj. Nie fajnie, nie fajnie. Oj, oj. A weź pomiar tak w buźce, to tak. No, 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 dawaj, dawaj, wcinaj. Czekaj, bo nie wiem, czy mnie nie zbierze za nowy mod. A to toalety mamy. Kawałek. Długą drogę. Ale ja ci dobra, to liczymy 2 minuty. To nie jest kanał. Byle jaki. Bo to i tak będziesz, nie będziesz 2 minut wstawiać, jak liczysz, nie? Pokaż się. Popłakał się. Zostawcie łapeczkę. O stary. O widzowie. To nie jest miękka gra. A co to za chusteczki? Nie, żeby tylko wytrzeć łzy. Tak. Ile tu, jeszcze czasu? Tu będzie dobra miniaturka. Ach, stary, to jest taka jazda, że masakra. Ja ci powiem. Jeszcze 1,5 minuty. Ile? 30 sekund minęło. Normalnie cały język, wszystko w buzi tak piecze, że to jest tragedia. Twardy bądź, nie miękki. Mamy to co? Nie co ty? Ostatniego wyniu. Ja nie. Dajesz malina. Się kameruje. No co ja zrobiłem, to nie dasz rady. A to, jest ten sam sos? Nie, to jest ten, co kupiliśmy. Ile tego muszę zjeść? Cały, co? Nie, tak ja. Ty mi wydałeś. Zobacz, jak to wygląda. To wygląda jak ketchup. Widzowie. Czego się napij? Nie, bez mleka. Z mlekiem podobno jest najlepiej. No jest. O. 2 minutki, tak? 2 minutki. Jakby mi się smarkać zaciało, lać zaciało. Szczerze to ja myślałem, że ten film będzie taki, ciul tam, nie? Ale wyszedł moim zdaniem bardzo dobrze. Ja tak myślałem, żeby zjazd zrobić z tego, z szybowcowej, bo gdzieś nie. Jakieś kółko odmuchane, coś tego. No, są dumne. Ja mogę na nartach. No ty na nartach, no i dobra. Co, finito? Masz być w napisie. Nie, ja kolkę się pierdolę. Będziemy kończyć ten film, subujcie z dzwoneczkiem, jeżeli chcecie być na bieżąco. Zostawiajcie łapki w górę. Zakliknijcie również komentarz. Pamiętajcie o wlepkach, takie wlepeczki mamy. Mamy ich dużo. Nie za mało, nie za dużo. Wystarczą. Dla wszystkich. A jak nie, to się dorobi. Do kolejnych materiałów. Trzymajcie się.